Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek o tym, co zrobić z ziemią, w której rosły pomidory zaatakowane przez zarazę ziemniaczaną. Jak zapewne wiecie, moje pomidorki gruntowe już zakończyły swój żywot. Zaatakowała je zaraza ziemniaczana. No i teraz trzeba coś zagospodarować tą ziemię, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia. Tak więc pierwsze co, to usuwamy krzaki wszystkie. W ogóle w przyszłym roku na pewno zastosuję ściółkowanie przy pomidorach, ponieważ jak usuwamy pomidorki, to suche liście, które były zainfekowane, mogą zostać nam na gruncie, a tak razem ze ściółką wszystkiego się pozbędziemy, żeby nam to nie opadło na glebę. Tak więc mamy wyrwane. I teraz tak, takich pomidorów zakażonych nie wyrzucamy na kompostownik, ponieważ sobie zafundujemy zarazę ziemniaczaną na przyszły rok. Ja takie pomidory wyrzucam do śmietnika z bioodpadami i jadą one wtedy na śmietnisko. Ewentualnie można je ususzyć i spalić, ale to wiadomo, że trzeba robić w wyznaczonych miejscach, w odpowiednich terminach. Tak więc najlepiej będzie po prostu wyrzucić to na odpady biodegradowalne i mieć problem z głowy. Tak, nasze pomidory rosły na podporach. Ja mam tutaj podpory porobione z kijów. Tak więc ja ich na przyszły rok już nie będę używał. Po prostu będą tam spalone na ognisku, czy będziemy sprzątać liście, to też ich wyrzucimy na odpady biodegradowalne. Oj, ten jest wbity. Ale jeśli wy macie kije, które używacie rok po roku, no to najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli je sobie odkazicie, żeby nie przenieść choroby na następny rok. Tak jak tu mamy te krzaki wyrwane, to już zaraz je pakujemy do worka. Co ważne, żeby zebrać suche liście, które opadły, również owoce, żeby tych patogenów chorobotwórczych nie przenieść na następny rok. Tak jak tutaj w glebie zostały nam korzenie, to te, które są, możemy wyciągnąć, ale resztę zostawiamy. To już będzie podkład pod masę zieloną na przyszły rok. I teraz coś z ziemią. Takiej ziemi po pomidorach nie musimy w żaden sposób odkażać, ponieważ ja stosuję u siebie płodozmian. Czyli jak tutaj miałem w tym roku pomidory, w przyszłym wysieję tutaj jakieś warzywa korzeniaste, czy marchewkę, czy pietruszkę, czy buraczki ćwikłowe nawet. I będzie dobrze, nie będzie istniało ryzyko, że posadzę tutaj z powrotem pomidorki i zaraza mi się w nie wda od razu. Na pomidory mam już przyszykowane na przyszły rok inne miejsce. Jeśli byście mieli pomidory w folii, i tam by Wam się wdała zaraza ziemniaczana. Ja mam taką małą, lekką folię, to po prostu ją odkopię z ziemi, przeniosę w inne miejsce i nie mam problemu. Jeżeli u Was macie duże folie, które stoją w jednym miejscu kilka lat, to możecie stosować taką zasadę, że z jednej strony w jednym roku sadzicie pomidory, z drugiej ogórki na przyszły rok. Na przyszły rok
zamieniacie je stanowiskami. Możecie również odkażyć folię, ale jeśli ktoś ma szkielet folii stalowy, to nie polecam wypalać siarki, ponieważ bardzo ona szybko koroduje. No ale tak, teraz mamy pomidorki wyrwane, wszystko. Tak więc taką ziemię, czy trzeba odkażać? Nie trzeba. No ale nie możemy jej tak zostawić, bo zobaczcie, tutaj pomidorki lekko zaczęły mi już uschły, nie ma ich i od razu wdało się w zielsko. Także taką ziemię należy przekopać. No i wysiać jakiś poplon, czy to ze zboża, czy z jakichś warzyw strączkowych, które nam jeszcze wyrosną. No i wtedy będziemy je jeszcze raz przekopywać, żeby masy zielonej w ziemi było jak najwięcej. Żeby po prostu te nasze warzywa w przyszłym roku miały skąd wziąć składniki pokarmowe. Tak więc to, co musicie zapamiętać z tego filmu, to to, że nie należy, że nie trzeba odkażać ziemi. Po prostu nasze pomidorki posadzić, możemy posadzić w innym miejscu, gdzie nie było pomidorów. Ja stosuję płodozmian tam 3-4-letni, tak więc tutaj pomidory będę sadził dopiero za 3-4 lata w tym kawałku i mam wtedy pewność, że moje owoce nie będą zakażone. Tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli będziecie subskrybować, to naciśnijcie już dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzach. I do następnego filmu. Na razie, cześć.